Witam serdecznie w drugiej części filmu poświęconego silnikowi Suzuki. Tym razem będę składał ten silnik. No i na wstępie chciałbym Wam pokazać, jakie części będą użyte, bo pisaliście w komentarzach, że jesteście ciekawi, co będzie wymienione. A więc tak, wszystko mam już tutaj na stole, wszystko jest kupione, skompletowane, teraz tylko po prostu brać się do roboty. A więc tak, filtry, filtr oleju, filtr powietrza, świece, komplet uszczelek, wszystkie uszczelki potrzebne do silnika. Mogłem kupić pojedynczo, ale zdecydowałem się na kupno całego kompletu. Wydawało mi się, że tak będzie rozsądniej i taniej. Tutaj mam pastę. To znaczy uszczelkę do sklejania dwóch połówek bloku. No i panewki, przede wszystkim panewki. Dwie panewki korbowodowe. Przepraszam, to są panewki główne. No i tutaj cztery panewki korbowodowe. Dobrane według numeracji i tak dalej. Czekałem na nie chyba z miesiąc. Szły gdzieś tam z Japonii. No i główny winowajca całego zamieszania. Skrzynia biegów już jest tutaj włożona. Jest to używka po prostu z innego egzemplarza w dobrym stanie. No i co? I to by było tyle, tak? Aha, no i olej, wiadomo. I jeszcze płyn chłodniczy, którego akurat jeszcze nie mam, no to później. Także zabieram się do roboty. Dobra, zacznę sobie od wyjęcia panewek korbowodowych. Tutaj też jakoś tak wyślizgane. Dobra, teraz będę wyjmował panewki główne. W dość mało profesjonalny sposób. Wiem, że tak się nie robi, ale niestety nie mam innego wyjścia, bo nie mam prasy. Dobra, teraz będę wkładał panewki. Zastosowałem taki patent po to, żeby trzymały się razem i żeby były trochę ściśnięte. Nie wiem, może dzięki temu uda mi się to łatwiej włożyć. Złączenie dwóch panewek musi być w miejscu tych wytłoczonych linii, po to, żeby zgrywały się otwory smarujące.
Dobra, wygląda na to, że jest równo z dwóch stron. Weszło ładnie. Nie widać żadnych śladów uderzenia ani nic. Dzień drugi składania. Wczoraj zatrzymał mnie brak tej nasadki. 12-kątna dwunastka do przykręcania tych śrub. Dzisiaj już ją kupiłem i mogę robić dalej. Dobra, serwisówka mówi 21 Nm do kręcania, potem jeszcze 90 stopni. Już są śruby przyłapane na 21. Przed chwilą dokręciłem. Jeszcze nie. Jest 21 i 90 stopni. Chyba nie pamiętam, jak to było. Dobra, będzie. Wał z tłokami już jest na swoim miejscu, skrzynia jest na swoim miejscu. Teraz sobie odtłuszczę krawędzie dwóch połówek bloku. Posmaruję je klejem i będę złączał dwie połówki. Te powierzchnie już wcześniej były czyszczone, więc są gładkie i czyste, tylko odtłuszczam je dodatkowo jeszcze raz.
Na razie dociągam wszystko z czuciem na oko, tak? Bo zależy mi na czasie, żeby silikon mi nie zasechł, żeby tylko dociągnąć, a później będę poprawiał wszystko dynamometrem. Rozrząd. Tutaj, tak jak wynika z serwisówki, gdzie jest latarka? Znaki tutaj na cylindrze przednim, znaki na pierwszym wałku wydechowym 1F zgodnie z płaszczyzną przylegania pokrywy głowicy. Potem od znaku 2 do znaku 3, 16 ząbków. W tym samym czasie ustawiony znak F, czyli front cylinder. I taka sama procedura na drugim cylindrze za chwilę będzie. I teraz tak, po ustawieniu przedniego tutaj był znak F. Potem trzeba obrócić 360 stopni wałem, po to żeby znowu pojawił się tutaj F. I wtedy składamy na znaki, już przyświecę. Tu z prawej strony zgodnie z głowicą znak 1R, zgodnie z płaszczyzną głowicy. Tutaj dwójka prostopadle w górę i 16 ząbków na lewo, ma być trójka. No i tyle. I teraz przykręcamy
pokrywy wałków i tak dalej, napinacz,